Okej, urodzinowy unboxing, czas rozpocząć. Witam Was wszystkich. Na początek dodam, że dzięki za polubienie mojego stylu nagrywania z konsolą i z Game Boyem. Był to taki test, żeby sprawdzić, czy Wam się przede wszystkim spodoba nowy styl nagrywania. Oczywiście nie będzie on często robiony, ale co jakiś czas, żeby urozmaicić tam trzy odcinki, które będą dosyć wykładowe w moim pokoju. Kolejny odcinek, czy tam jakiś tam. Obojętnie, będzie robiony w nowym stylu, w nowym stylu robiony. Okej, dzisiaj przedstawię Wam zakupy, które zrobiłem, oczywiście u mnie w sklepie, bo przede wszystkim kupiłem dla Basi raczej, bo tak spodobała nam się nawet ta rzecz. Klawiaturka Fury. Nawet nie wiem, jaka to jest dokładnie firma, ale chyba to jest właśnie oddzielna. Prawdopodobnie. Zobaczmy. Producent Impact. Natek. To jest Natek. Gamingowa klawiaturka dla graczy. Otwórzmy ją sobie. Dlaczego ona jest taka fajna? Głównie dlatego, że guziki bardzo są miękkie i praktycznie żadnego hałasu nie wydają. Poza spacją. Poza spacją. Ale jak się tą spację bardzo leciutko wciśnie, to dokładnie wydaje ten sam dźwięk, co pozostałe klawiaturki. Nie kupuję takich rzeczy, no ale wyjątkowo spodoba mi się ta klawiatura, niedroga, a myślę sobie kupię nam do domu tutaj. A co śmieszne jeszcze, kurczę, wiecie, dzisiaj mam urodziny, a kupiłem nie do końca dla siebie tą klawiaturkę, bo ona jest dla Basi. Prezent na moje urodziny. Prezent dla Basi na moje urodziny. O. A to jest to, i widzicie, i to jest zaprzeczenie całości tego dnia. Ale spokojnie, dla siebie też coś mam. No, w zasadzie dla nas wszystkich. No, ty dostałeś ode mnie prezent już dosyć wcześniej. No wiem, że wcześniej, ale chodzi o dzisiaj jeszcze też. Jeszcze dzisiaj też. Co ci się udało, i musimy w nie pykać w miarę możliwości. Dobra, najpierw otworzę to, bo tutaj trochę tak kartą zrobili. Skomplikowanie. Zobaczymy tą klawiaturkę w akcji. Nie kupuję takich rzeczy komputerowych, ale to jest wyjątek. Dlatego spoko wodza. Tak fajnie zapakowana. O, już podarłem pudełko. O, ładnie. Tak, jestem wandalem. Zobaczmy. Jest instrukcja obsługi. Błękitna piącha. Piąchopiryna. Tutaj nie ma co objaśnić ewentualne podświetlenie klawiatury. Tutaj pisze: zmiana trybu podświetlenia. Można sobie zobaczyć, przeczytać. Pyk. Dobra. Tu jakiś kabel, nie, tu jest tylko zwykły do podłączenia na USB i to jeszcze złota końcówka. No proszę. Tu się widzę, Państwo postarali z Nateku. Tak zwinięty. Dosyć cienki ten kabel, ale myślę, że problemów z nim nie będzie, żeby się urwał czy zagiął, nie wiem, inne przypadłości klawiaturkowe. Zobaczmy. Klawiaturka fajnie wygląda. Coś takiego. Taka tam niby, wiecie, prosta klawiaturka. Kiedy to było składane? O, proszę bardzo, już w tym roku. Na luty. No brawo. Czekaj, Basiu, spokojnie. Czy to i tak jest twoje? Numer seryjny. Takie klipsy, żeby można było położyć pod kątem. Fajna rzecz. I te przyciski. Patrzcie. W ogóle prawie żadnego dźwięku nie dają. Ej, fajnie. Właśnie, o tym mówiłem, więc klawiaturka fajna. No, może już Windows. Wygląd samego Windowsu niezbyt, ale mimo wszystko jest fajna klawiaturka. Dla ciebie, Basiu, proszę cię bardzo. Zobacz No, sobie. ciekawe, jak będzie po podłączeniu. Ciekawe, jak będzie po podłączeniu, no właśnie, po skorzystaniu. Co to jest za siusią? Co to za mokre coś? Co? Nie obśliniłem jej. Nie obśliniłeś? A co to jest? Nie wiem. No co ty, aż taki chętny na tą klawiaturę nie jestem. To jest dla No, ciebie ja ci przecież. dam. No. Co to za rysa? Już uszkodziłeś ją? Co to ma być? No co?
No, rysy są na siódemce. Lubisz rysy na siódemce? Nie. Dobrze. I jeszcze druga sprawa. Kupiłem to. Składam reklamację. Składaj. No jak się wywali, to później będzie na mnie. Kupiłem preorder do Dirta 4. A tak, wiecie co? Spontanicznie koszulka, myślę, fajna, patrzę sobie. Wezmę. Tylko w rozmiarze L było, przejechało. No ale nic. W takim no to fajnym pudełeczku. Edycja przedpremierowa i na PS4 wezmę. Jak już będę miał konsolkę. O, nasz Techland będzie dystrybuował tytuł. Nawet nie wiem, czy tworzył. Nie, tworzyć będzie Codemasters, a wydawcą w Polsce będzie oczywiście Techland. Dobra, no to co? Otwieramy. Zobaczymy, jak ona jak ta koszulka wygląda. O, niezbyt trudne otwarcie. Dosyć fajne. Zobaczymy. O, z bliska. Jak to tam wygląda i co w środeczku przede wszystkim znajdziemy, bo jeszcze coś tam będzie pewnie. Jakieś kody czy coś, a my tego byśmy nie chcieli, bo te kody są dosyć istotne. Dobra, pudełko trochę pogniecione. O, widzę, że materiał nawet fajny. Tu coś jest? Nie widzę, ale pudełeczko fajne. Tu nic nie było. Na takich tekturowych kartonikach mamy... Wow, fajnie. Mamy taką fajną koszulkę w kolorze pomarańczowym. Nie miałem jeszcze takiej, nigdy nie miałem takiej koszulki w takim kolorze. No duża się wydaje dosyć, ale wygląda fajnie. Podobno do twojej firmowej w kolorze. No w kolorze nie, ale tak widać trochę na aparacie, że ten, ale to jest pomarańczowy, taki intensywny pomarańcz. O, zobaczmy co z tyłu, czy to tylko taki jest... Aha, tylko po prostu logo gry jest z przodu. Ej, fajne. Zapłaciłem całość ceny, ponieważ zniżkę z tego tytułu będę miał. Może coś tam jeszcze taniej się wyrwie, wiadomo, jak się pracuje gdzieś, to można zawsze coś tam zrobić taniej. Zresztą każdy tak robi. No. Także fajna, nie wiem, czy ją ubiorę teraz. Raczej nie sądzę, bo po pierwsze ona może... No, trochę pachnie. Pachnie chemią. No ale nic. Okej, okay. Paragon muszę sobie zachować, bo tutaj jest dowód własności. Przede wszystkim. No i koszulka fajna. Ładnie ją tylko wyprać. Tekturowe mogą ci się... Zobacz, Basiu. Podejrzewasz, że mi się poda gotować? Tak. O, właśnie, niech sobie będzie. Takie tabliczki. Dosyć trwałe. Daj. Mogą się przydać. Żadnego kodu nie ma? Nie ma tu nic. Co tutaj pisali? Day One Edition. Zawiera samochód rajdowy Hyundai R5, ikona założyciela. No ale gdzie to jest? W formie kodu, czy w jakimś innym, nie wiem, dziwnej rzeczy? Ciekawe. I co interesujące, przy zakupie jednego egzemplarza wydania premierowego gry Dirt 4 na wybraną platformę sprzętową od 9 czerwca do 9 lipca 2017. Kurczę. Czyli trzeba miesiąc czasu, żeby dostać taką zniżkę. No, więc prawda, trzeba się postarać, trzeba będzie chyba prawdopodobnie od razu kupić grę, jak już tak robię, chyba że troszkę odczekam, chociażby do, nie wiem, połowy czerwca, przed urlopem, myślę, no nie wiem, ale w każdym razie jest, fajnie, pudełeczko zajebiste, zachowam sobie, może się do czegoś przydać, albo po prostu taki okaz preorderowy. Chyba już mi się wydaje, że są tacy, co zbierają same pudełka, wydania, jakieś tam broszurki, gadżety preorderowe. Już nie kolekcjonerskie, ale już przedpremierowe. Tak mi się wydaje, że coś już takiego może być. Dlatego, że już dużo tego wychodzi i coś jest. Ale koszulka fajna. Prawda. Fajnie wygląda. Podoba mi się ten rozbryzgany brud. No. I ten napis. No i co? Myślę, że to tyle. Klawiaturka fajna. Naprawdę
No już nie maltretuj jej tak. Pokaż mi to, jak ja to tutaj. No tam. Nic nie będzie, spoko. Po prostu jestem pod wrażeniem, jak to się fajnie klika. Albo i inaczej, nie klika. Ja będę pod wrażeniem, jak to się naprawdę będzie tak świeciło. Trzeba to będzie ustawić od nas. Tu ikonki, to będzie fajnie. Popstryka się tak, dobra. No to co? Żegnam was. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Zobaczymy, co da się zrobić w trakcie nagrywania kolejnego. Następnego po kolei. Coś tam planuję. No właśnie czekam na te moje gry zamówione. Dalej jeszcze nie przyjechały, co mnie dziwi. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem tej koszulki właśnie głównie dla niej. Chciałem, a i poza tym zniżka się przyda. Lubię rajdowe gry, to nie będzie lipy. No i trójkę muszę sobie załatwić, bo trójka też jest fajna na 360. Także spokojnie załatwi się w międzyczasie. I ja was żegnam. Do zobaczenia.